jeśli chodzi o drogi gminne. Jeśli nie ma, to jest? Bardzo proszę, pan sołtys Stypułowa. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy drogi gminne, te boczne, jak w Stypułowie, będą robione, utwardzane przynajmniej. W czerwcu planujemy z panem przewodniczącym zrobić spotkanie z sołtysami i uzgodnimy, które drogi są najpilniejsze do remontu w tej chwili. Bo jeszcze mam takie pytanie, chodzi o oznakowanie dojazdu do budynków na tych bocznych drogach, bo było takie zdarzenie, że karetka była wezwana i nie mogli numeru domu znaleźć. I przejechali ileś tam w jedną, w drugą stronę i ciężko było trafić, żeby to oznakowanie stało przy głównej drodze z numerami do tych posesji. Możecie państwo zabezpieczyć z Funduszu Sołeckiego, tak jak inne sołectwa zrobiły, i wykonamy takie znaki. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, jeśli chodzi o drogi gminne? Jeśli nie ma, nie widzę, to zamykamy punkt trzeci i zanim przejdziemy do punktu czwartego, zrobimy krótkie 5 minut przerwy. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Kończymy przerwę. Przechodzimy teraz do punktu piątego. Oświetlenie na terenie gminy. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie informacji. Drodzy państwo, jeżeli chodzi o oświetlenie na terenie gminy, tak jak zapowiadałem, będę się starał mocno prowadzić rozmowy z firmą Eneos, żeby nam wyceniła, zrobiła inwentaryzację całego naszego oświetlenia. Państwo dostali sprawozdanie, widzą państwo, jakie lampy mamy, ponad 1842 oprawy oświetleniowe. W tym samym mieście, ponad 1070 opraw. Jeżeli się uda i te koszty nie będą zbyt wysokie i gminę Kożuchów będzie stać na tą inwestycję, bardzo bym chciał, żeby nasz system oświetleniowy został przerobiony na system LED-owy. Będzie to system oszczędny. Będzie też kwestia zarządzania całym oświetleniem, gdzie będzie będzie można zarządzać na przykład włączeniem czy wyłączaniem świateł jednym komputerem, bo w tej chwili każda dzielnica naszego miasta ma gdzieś tam swoją skrzyneczkę i żeby na przykład zmienić czasowe włączanie czy wyłączanie światła, musi ktoś pojechać fizycznie tam, przestawić zegar i to się dzieje. Można by to robić automatycznie. Rozmawialiśmy też z firmą Eneos, że jest taka możliwość, żeby na przykład każdy z sołtysów dostał taki specjalny kod do włączania i wyłączania świateł i mógł sobie zarządzać. W budżecie na 2015 rok przewidziano środki na zakup energii elektrycznej, konserwację i awaryjne naprawy oświetlenia, a także na spłatę inwestycji zakończonej w 2010 roku. Ta inwestycja i to spłacanie chyba we wrześniu się kończy. Rozmawiałem też z sołtysami. Mam zapotrzebowanie, dzisiaj też pani sołtys z Lasocina była, z innych miejscowości. Tam, gdzie są słupy, najmniejszym kosztem będziemy próbować na dzień dzisiejszy. Mamy w garażu na terenie jednostki lampy, które można wykorzystać tam, gdzie nie trzeba prowadzić całej infrastruktury przyłączeniowej, tylko podłączamy lampę do słupa w miarę możliwości. Jeżeli będzie taka wola i znajdziemy środki, to tak zrobimy. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jakieś pytania są? Pani sołtys Lasocina, bardzo proszę.
To oświetlenie będzie u nas w Lasocinie w stronę PGR-u, czy nie będzie? Tak jak rozmawialiśmy w stronę PGR-u, tam z 2-3 lampy dołożymy, żeby to było. To znaczy, że będą? Tak. Dziękuję. Ktoś ma jakieś pytanie jeszcze? Pani radna. Chyba sołtys Mirocina też, radny też mówił o w Radwanowie też jedno. I chyba Studzieniec chciałby do bloków tam. Też są dwa słupy chyba. Tak, pani Marcinie? Chyba tak, no. I zlecę pani Kałużnej wycenę, ile by kosztowało i przekażę państwu na następnej sesji. Pani radna chciała zabrać głos, tak? Bardzo, bardzo. Panie burmistrzu, mam takie pytanie. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Kościuszki, takiego osiedla, na którym jest kilka bloków, no takich chyba czteropiętrowych. I pomiędzy blokami jest taka niecka. To jest parking. I pytają się, czy jest szansa, żeby to miejsce zostało oświetlone. To jest Kościuszki, tak, 13, 15, tam chyba 11 i to jest takie centralne miejsce. Mam po prostu, rozmawiałam z mieszkańcami, zwrócili się do mnie z tym pytaniem. Ja to pytanie w sprawie oświetlenia chciałam skierować do pana burmistrza. To jest chyba ten stary plac defiladowy, tak? Nie. Aha. No. Tu muszę sprawdzić, jak tam wygląda, bo wiem, że do mnie mieszkańcy tam też z tyłu Kościuszki i tego starego placu defiladowego przychodzili, że chcą garaże, bo ten plac jest dosyć duży i się zastanawiam, czy nie podzielić tam na kwatery i po prostu mieszkańcy, jak chcą, niech sobie wykupią, określić jeden wzór garaży i to też w pewien sposób by załatwiło kradzieże, które często się zdarzają pod Koszarami. Dobrze, ale to dotyczyło innego miejsca, tutaj pan dobrze tłumaczy, to w okolicach sklepu. Dobrze, ja to sprawdzę. Zapraszam, panie burmistrzu, proszę obejrzeć to miejsce. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w punkcie 5? Jeśli nie ma, to zamykamy punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawach. Jako podpunkt 1 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Numer druku 11/1/15. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały. Zniesioną autopoprawką. Szanowna Rado, tam chyba będzie jakaś autopoprawka do tej uchwały. Pojawił się błąd w treści. Tam państwo mają w pierwotnym dokumencie 253/13, a ma być 255/13. W związku z tym, że sołtysi Mirocina Górnego i Sokołowa będą w tej chwili opiekowali się, zwiększyła się im zakres obowiązków, zwiększamy również kwotę dla sołtysów, jeżeli chodzi o dietę. Jakieś pytania, uwagi? Pani sołtys miała, tak? Do uchwały Aha. 255. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania, uwagi do uchwały? Bardzo proszę, pani radna. Halina Perdian. To jest na miesiąc? Za miesiąc? Czy no, za dzień jeszcze czego? Na miesiąc dostaje. Tak, to jest kwota miesięczna. Tak. Miesięczna, dobrze. Czy ktoś ma jakieś pytania, jeszcze wątpliwości? Co chciałby wyjaśnić? Jeśli nie, to bardzo proszę o odczytanie uchwały i przejdziemy do głosowania. Przedstawienie opinii komisji. Opinia komisji w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów. Numer druku 11/1/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Rewizyjnej pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do podpunktu 2. Uchwalenia programu zdrowotnego. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób popiesz 65 roku życia, gmina Kożuchów, numer druku 11/2/15. Drodzy państwo, idąc wzorem lat ubiegłych, postanowiliśmy, że taki program zostanie przyjęty przez gminę i najstarsi mieszkańcy Kożuchowa będą mogli skorzystać
z darmowych szczepień przeciwko grypie. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii i odczytanie uchwały. Uchwała w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego, program szczepień profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia gminy Kożuchów. Numer druku 11/2/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, opinia Komisji Spraw Społecznych, opinia Komisji Gospodarki i Budżetu i opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy teraz do podpunktu trzeciego. Zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok, numer druku 11/3/15 z naniesioną autopoprawką. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały. Szanowni Państwo, wprowadzamy następujące zmiany do uchwały budżetowej. Zwiększamy dochody o łączną kwotę 92 414 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1 po zmianach kwota dochodów to 47 916 886 zł. Oraz zmiany w budżecie po stronie wydatków. Zwiększamy wydatki na kwotę 92 414 zł 15 groszy. Kwota wydatków po zmianach to 50 909 286 zł. Pozostałe pozycje uchwały budżetowej pozostają bez zmian. W załączniku 1, jeśli chodzi o dochody na kwotę zwiększenia, mają wpływ grzywny z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu, zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 roku udzielonej dla Muzeum Ziemi Kożuchowskiej, zwrot środków unijnych za zadanie place zabaw w miejscowości Mirocin Górny, Czcirac i Studzieniec. Jeśli chodzi o załącznik numer 2, o wydatki, to tutaj następujące zmiany. Dotyczą w dużej mierze zmian w realizacji funduszy sołeckich, zmian na zadaniach inwestycyjnych i to jest dokumentacja na realizację zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu nacieku Kożuszna w Kożuchowie. Zwiększamy kwotę na remont drogi ulica Kraszewskiego oraz zmiany na zadaniach zniesienie współwłasności na ulicy 1 Maja, zamiana dróg z powiatem nowosolskim, nieodpłatne przejęcie nieruchomości. Zwiększamy również kwotę wydatków na zadaniu rozbudowa infrastruktury jednostek OSP w Kożuchowie, modernizację łazienek w przedszkolu publicznym numer 1 i numer 3. Wprowadza się kwotę dotyczącą opłat za najem lokali biurowych oraz zadanie pod nazwą prace konserwatorsko-restauratorskie. Chodzi o lapidarium. Tutaj jest, to jest nowe zadanie z dofinansowaniem. I wprowadzamy środki na realizację zadania odnośnie usuwania azbestu oraz przesunięcia między paragrafami na zadanie oddziału przedszkolne realizowane w przedszkolach. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Pan radny Żywiecki. Tutaj pierwsze pytanie dotyczy rozdział 60.014 i rozliczenie powykonawcze. Tam jest 80 tysięcy. To jest taka ostateczna kwota, czy tam jest już wiadomo konkretna jest, bo tam chyba mniejsza wyjdzie niż 80, prawda? Ostateczna kwota już, która jest jeszcze do wydatkowania, jeśli chodzi o ulicę Kraszewskiego. Jeszcze jedno pytanie, może tak troszkę wyjdę do przodu, bo teraz w związku z tym, że zakończył się nabór jakby wniosków do budżetu obywatelskiego, bo tam jest kwota 50 tysięcy,
tych pieniędzy na razie nie ma, tak? To będzie kolejna zmiana w budżecie i wprowadzenie, czy na jakiej zasadzie to będzie? W momencie wyłonienia zadania, konkretne zadanie zostanie wprowadzone do budżetu. Czyli rozumiem z tego, że na najbliższej sesji ponownie będzie tutaj projekt uchwały dotyczący budżetu. Ja na chwilę obecną nie mogę wprowadzić. No ja wiem, bo to w zależności, czy wnioski, jak zostaną te wnioski zweryfikowane, bo jak będą pozytywnie, no to znaczy, że coś się z tego wyłoni, od tego zależy, tak? Dobrze, dziękuję. Co do ulicy Kraszewskiego, ta kwota jest zabezpieczona, już będzie w pełni, pod warunkiem, tak jak Państwu tłumaczyłem, że wykonawca, czyli firma Eurovia, dostarczy tylko w najbliższym czasie, ma dostarczyć oświadczenia, że jest rozliczona ze wszystkimi podwykonawcami. Jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, to kwota, którą Eurovia zalega podwykonawcy, zostaje u nas. Takie zabezpieczenie, żeby nie doszło do tego, że my przelejemy całą kwotę firmy Eurovia, a później będziemy jej musieli jeszcze raz zapłacić podwykonawcy. Tam na ulicy Kraszewskiego będzie wykonana jeszcze jedna praca. Panie Irku, bo pan później znowu pan spyta się o Kraszewskiego. Tam, gdzie są zatoczki z tyłu między ogrodzeniami, ktoś nie pomyślał i zrobił duży odstęp. I w tej chwili, jak ktoś lubi zbierać plastik, to z nalewek, to tam jest mnóstwo tego. Ciężko to wybierać, chociaż kosze się już pojawiły, to nikt nie wrzuca do koszy, tylko za to. Dlatego postanowiliśmy, że tam włożymy między ogrodzenie, a ten murek, takie gazony, które zostaną zasypane ziemią, ładnie zostanie kwiatki posadzone i koło kaczmarka, koło pana kaczmarka tam wzdłuż, no nie? Są jakieś pytania jeszcze? Pan radny powiatu, słownie Drozdek, bardzo prosimy. Tak. Ja tutaj jako mieszkaniec chciałbym się dowiedzieć w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w paragrafie 4400 opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejsza się kwotę 70 tysięcy. Jeśli mógłbym wiedzieć, z jakiego tytułu jest pomniejszenie tej kwoty w budżecie. Są to oszczędności, które wynikły z przetargu, który został ogłoszony na administrowanie lokalami. W związku z tym kwota, która była pierwotnie zabezpieczona w budżecie, jest przeniesiona. Można dalej. W paragrafie 4480 podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 50 tysięcy. To jeśli można. Jako mieszkaniec nie mam takich informacji. Także chciałbym się dowiedzieć. Dlaczego są takie zmniejszone wpływy? Pierwotna kwota planowana w uchwale budżetowej była przeliczona po kwotach wyższych. Następnie została zmieniona uchwała dotycząca stawki podatku rolnego. W związku z tym zaplanowana kwota była większa niż faktycznie zostanie wykorzystana. Nie wyraziłam się jasno. Czy jakieś pytanie? Nie wyraziłam się jasno. Tak, jeszcze. Ponieważ no, uchwała Rady Miejskiej nie uwzględniała w budżecie zmniejszenia stawek podatkowych, jak była uchwalana? W projekcie budżetu najpierw było przeliczone po większych kwotach. I tutaj w paragrafie 750 administracja publiczna. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 115 z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń biurowych. Tutaj mam takie informacje, że to są na wynajem tych pomieszczeń na 1 maja, które mają być, tak? A czy w tej kwocie, jeśli można wiedzieć, wynajem tych pomieszczeń to jest w tej kwocie już remont tych pomieszczeń z dostosowaniem do warunków przeniesienia tych jednostek do tego budynku i czy to są wszystkie, ta kwota jest zagwarantująca wszystkie opłaty, czyli za media w tych pomieszczeniach, 115 tysięcy. Kwota jest zabezpieczona, w tej chwili jeszcze firma JKJ podłącza, jeżeli chodzi o media, czyli żebyśmy mieli osobne liczniki, podliczniki na gaz, na wodę.
na ogrzewanie. Do końca miesiąca mają to wszystko zrobić. Remont będziemy się starali przeprowadzić pracownikami interwencyjnymi, żeby jak najmniejsze koszty były. Mam nadzieję, że pana radny, dopytując się do tego, też się przyczyni i sprawi, że filia Powiatowego Urzędu Pracy nie zostanie przeniesiona do Nowej Soli, bo gdybyśmy tego kroku nie wykonali, pani dyrektor powiedziała, że do końca roku ma zamiar zamknąć nam filię. Dzisiaj na sesji właśnie mamy sprawozdanie z Powiatowego Urzędu Pracy. Zapytam się odnośnie planów przyszłościowych, jak wygląda sytuacja tutaj na terenie Kożuchowa. I właśnie mam pewne obawy, czy jeżeli zostanie przeniesiony Powiatowy Urząd Pracy tutaj do innego budynku, czy znajdą się miejsce w tym budynku oraz finanse, bo nie wiem, jak to... Jakie panie radny, tam jest 900 metrów kwadratowych, jak pan chce, ja mogę... Bo ja dopłacam w tej chwili do filii Powiatowego Urzędu Pracy, skoro pan radny stwierdzi, jeżeli że dopłaca, nie opłaca się, zamykamy i będą nasi mieszkańcy jeździli do Nowej Soli. Ja będę zaoszczędzę na tym. Proszę mi uwierzyć, że... Wie pan doskonale, że do filii dokładamy. Płacimy za media i inne rzeczy, także dostają za darmo pomieszczenia. Co roku zostało, panie burmistrzu, dokładane do tej filii i z tego też między innymi tytułu ta filia istnieje w Kożuchowie. Mieszkańcy nie muszą jeździć do Nowej Soli. Między innymi myśmy również jako radni zeszłej kadencji głosowali i dokładali, i wiedzieliśmy, że dokładamy do tego miejsca. Jeśli nie będziemy dokładali, radni nie będą dokładali, to jest prawdopodobieństwo, że ta filia zostanie zamknięta w Kożuchowie. Plus także remont, bo jeżeli pan by chciał, to pani dyrektor kilkakrotnie pisała do byłego burmistrza w tej sprawie, prosiła o remont, bo tam warunki pracy pracowników, wie pan jakie są, a w zasadzie są biura przeznaczone, tam był biurowiec, były kadry, prezes, małym kosztami wyremontujemy. W dodatku, panie radny, zostanie tam przeniesione OPS, Straż Miejska, a także zostaną zagwarantowane miejsca dla kombatantów, wszystkich rencistów i będziemy w jednym budynku mieli załatwione wszystkie stowarzyszenia, OPS, Straż Miejską. Tam jest piękna, piękna świetlica, taka sala konferencyjna, gdzie OPS będzie mógł prowadzić szkolenia, gdzie Powiatowy Urząd Pracy też będzie mógł piękne szkolenia prowadzić. Sala konferencyjna, nawet tam nie zamierzam nic robić, bo wszystko jest czyściutko i sprawnie. Zapraszam, jak Sławek będziesz miał okazję, pójdziemy, pokażę ci, jak to wszystko wygląda. Nie ma problemu. To jest moja decyzja i... Szanuję twoją decyzję, że masz plan, wizję dzierżawy, tylko dla mnie dzierżawa i remontowanie pomieszczeń biurowych no jest troszeczkę... nie wiem, czy... No, nie chciałbym się zgodzić. Takie plany były tak samo na szwalnie, czy nie... Czym pan radny ma problem? Możemy remontować szwalnie za 2 miliony. Albo więcej. Proszę bardzo. Ja nie neguję pomysłu, tylko po prostu plany wcześniejsze były, że te wszystkie jednostki mogłyby się znaleźć w budynku, który zakupiła gmina na terenie byłej szwalni. Wiem, że finansowanie... Plany radne świetne były, ale nikt nie zabezpieczył środków niestety na to. A pan zabezpieczył środki na A to jest naprawdę, to są duże koszty. To są milionowe koszty, wie pan doskonale. Ale można pozyskać środki zewnętrzne... Na przeniesienie OPS-u, tak? Pozyska pan środki, rozumiem. Proszę? Na przeniesienie OPS-u pozyska pan środki filii Powiatowego Urzędu Pracy. Nie na ten, ale na przykład na bibliotekę. Jeśli tam przenieść, to można by było starać się o dofinansowanie. A biblioteka pójdzie na ulicę Słowackiego. Gdzie również musi być przeprowadzony remont. Gdzie również musi być przeprowadzony remont. Pani dyrektor pozyska środki, bo szybciej pozyska na remont biblioteki niż na pomieszczenia, na remont pomieszczeń dla OPS-u i filii Powiatowego Urzędu Pracy. Pan radny Zieliński, później pan radny Pikulski. Sprawa organizacyjna, no ludzie, no przecież. Chciałbym powiedzieć tak, że my te tematy radni tutaj przerabiali na komisjach. Na wszystkie pytania, które pan radny zadawał, to znamy odpowiedź. I dlatego ja mam propozycję, panie Sławku, i mam propozycję do pani przewodniczącej Komisji Budżetu, żeby
No, żeby uniknąć tej sytuacji dublowania się wyjaśnień, będziemy poproszę panią przewodniczącą, żeby zapraszała pana radnego na posiedzenie na przykład Komisji Budżetu i wtedy będzie sprawa od razu wyjaśniona, możemy podyskutować. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo w takim razie. To jest bardzo... Gdybym wiedział, kiedy jest komisja, będę miał możliwość to przyjrzeć. Dziękuję. Na komisjach Sławek dużo więcej powiemy. No, tutaj. Panie radny, jeszcze też, żeby pan wiedział i spał spokojnie, to w umowie jest tak zawarty zapis, że mamy pierwszeństwo przy pierwokupie. W tej chwili jest robiona wycena, firma, jesteśmy tak nawet do uzgodnienia takie mamy, że oni robią wycenę. Jeżeli nam się ta wycena nie spodoba, my dajemy swojego rzeczoznawcę. Jeżeli się uda sprzedać firmę Lubkom i te koszty będą porównywalne, to ja wolę w tej chwili wydać to, co bym uzyskał za Lubką, wydać na ten budynek i mieć go na własność. To jeśli można, umowa na jaki okres będzie zawarta, jeśli już takie są umowy? Umowa już jest podpisana. A na jaki okres? Na dzień dzisiejszy na 5 lat, ale w każdej chwili można zerwać. Jakie jest konsekwencje zerwania umowy? To dobrze, nie będę kontynuował rozmowy. Żadne. A jeszcze, Konrad... jeszcze do tego firma JKJ Metal płaci do gminie ponad chyba 190 tysięcy, czy jakoś 180 parę. Także koszty w tej chwili wynajęcia plus to, co nam zapłacą za podatek, mniej więcej się bilansują nawet na plus dla nas. Także przy takim układzie jest, ja myślę, że to jest... To tak jak powiat zrobił z ulicą Kraszewskiego. Dał 100 tysięcy na dokumentację, a w tym roku 100 tysięcy przekazaliśmy na budowę chodnika i bardzo dobrze, za który jestem za. Jest zero. Tak samo tutaj równamy się na zero. Myślę, że to nie jest zły pomysł. Jeśli będzie na zero, ja też już będę zadowolony. Pan radny Pikulski, bardzo proszę. Sławku, wspomniałeś, że były plany, ale jak zauważyłeś, w listopadzie się dużo zmieniło w naszej gminie i wraz z radą zmienił się burmistrz i teraz my planujemy. Dlatego... Nasza rada, burmistrz teraz planuje, co dalej. Ja nie podważam tego, po prostu jako mieszkaniec chciałem się dowiedzieć, jakie są plany, bo nie wiedziałem, jakie decyzje. Jeden burmistrz miał inną wizję, ten burmistrz ma inną. No, ja po prostu zadaję pytania w dobrej wierze dla swojej informacji. Pani radna Halina Perdyn chciała, tak? Nie? Pan Szukiełowicz, później pan Skierczyński, radny. Panie radny Drozdek, ja chciałem troszeczkę historii, bo się tak troszkę amatorsko zajmuję historią. Jako pan radny pamięta odnośnie... Tak, tutaj ostatnie właśnie podejmowane decyzje przez te dwa lata odnośnie właśnie Lubkomu, że Piew Lubkom przejmujemy, gdzie część radnych była przeciwko temu, z tego powodu, że trzeba było na to później wydać no około 2,5 do 3 albo i nawet więcej milionów, czego przepraszam. No. Przepraszam. No dobra, niech powie. Pan o tym dobrze też wiedział. Była później propozycja, mówiono, bo nie wiedziano, co z tym później zrobić, że Piew miała być biblioteka. Niestety biblioteka nie złożyła z różnych przyczyn wniosków do ministra. I później była propozycja, że biblioteka, biuro pracy, OPS i tam weźmy jeszcze inne. A później było tak, a może sprzedamy, bo przeniesiemy, to była propozycja też byłego pana burmistrza, propozycja przeniesienia się do Zasetu. Także już była. Taka też była propozycja, że tam będziemy, może będzie lepiej, bo tam wyremontujemy za mniejsze i będzie można to przenieść. Także nie rozumiem po prostu zasadności tych pytań do tego elementu. Ja rozumiem, no pan może się obawiać jako mieszkaniec, że pan ten, ale pan o tym wiedział. Myśmy wszyscy wiedzieli. Pan o tym wiedział i pozostali radni, którzy są z tamtej kadencji, też o tym wiedzieli. I w jaki sposób jest to kontynuacja pokłosie też pewnych działań, że Lubkom niestety nam się nie opłaca remontować, bo są to za duże koszta. Tak. Bardzo. Lepiej. I ja się z tego cieszę, bo byłem przeciwny temu, że jakieś jest rozwiązanie, że biblioteka pójdzie przykładowo, jak to dobrze wszystko wyjdzie, na ulicę Słowackiego. Miejsca na zamku pozyska się większe, tak. Gdzie można będzie prowadzić też jakieś przykładowo zajęcia, większe zajęcia na tym innym. Pan wiedział o tym. Dlatego ja nie rozumiem zasadność pytań ze strony pana, jako radnego powiatowego. Dziękuję.
Drozdek, tak? W ramach riposty, bardzo proszę. Panie kolego radny, z całym szacunkiem, decyzję podejmowaliśmy 4 lata, nie 2 lata. Odnośnie planów zasetu to jest, jako mieszkaniec mam prawo zadać pytania, żeby, bo to jest sesja, tak, otwarta. Mogę przyjść i zadać pytanie. Jeśli pan nie rozumie zasadności moich pytań, no to, co ja mogę powiedzieć? Chciałem mieć pewność, ponieważ to są dodatkowe koszta. Czy nam koszty z ulicy Słowackiego zejdą, jeśli przeniesiemy te jednostki? Nie. Budynek dalej będzie własnością gminy. Koszta nam wzrosną. O to mam tylko takie obawy. Pomysł, czy jest dobry, czy jest zły, okaże się w przyszłości, czy to rozwiązanie było dobre. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, że będzie na pewno dobrze. Dziękuję. Pan radny Skierczyński, później pani radna Brzezińska. Ja mam dla pana, panie radny, propozycję, żeby bardziej się skupił pan teraz na tym, żeby nasze dzieci miały we wrześniu czym jeździć do szkoły, bo w dzieciach to jest przyszłość jednak. Radna Brzezińska. Na tą chwilę dzieci mają dojazd, bardzo będą proszę. Miały, ponieważ powiat chce dołożyć do przejazdów uczniom. Dołożyć, bo teraz koszta są na rodzice plus wojewoda bodajże, tak? Tylko dołożyć. Pani radna Brzezińska prosiła o głos. Wiecie co państwo, jestem po raz pierwszy w Radzie Miejskiej. Jak przysłuchuję się tej dyskusji, to czuję niesmak. Zaczęło się od wypowiedzi pana Adriana Pikulskiego, tego właśnie, który teraz sobie kawkę robi. Zaczęło się od wypowiedzi pana Pikulskiego, który mówi, przyszedł niejaki pan Drozdek, dzięki któremu udało się skonstruować może Radę Powiatu Nowosolskiego, ja to tak zrozumiałam. Teraz tutaj mieszkaniec Kożuchowa, przede wszystkim pan Drozdek, szczerze mówiąc po raz pierwszy dzisiaj rozmawiałam z panem Drozdkiem, nie znam go. Pan Drozdek przychodzi jako mieszkaniec Kożuchowa i myślę, że zupełnie zasadnie zadaje pytania dotyczące, według mnie, dotyczące projektu budżetu, pewnych zmian, które są wprowadzane w budżecie, a państwo nie jesteście gościnni, bo atakujecie, a co, a pan był przecież w tej radzie, a pan przecież wie, a niech pan postara się, żeby dzieci 1 września poszły, miały czym dojechać do szkoły. Proszę państwa, trochę kultury osobistej. Podczas sesji zapraszamy gości. Jeżeli będziemy ich tak atakować, to za chwilę będziemy sami tutaj siedzieli i będziemy mówili tylko do siebie. Także apeluję o to, bo mnie się to po prostu nie podoba. Nie jestem po żadnej ze stron. Nie jestem. Ale czuję zażenowanie, jak przysłuchuję się tej wymianie zdań. To jest tak jak ping-pong. Piłeczka, odbiór, piłeczka, odbiór. Więcej szacunku, proszę państwa, dla siebie. My jesteśmy autorami atmosfery, która jest na tej sali, jest jaka jest i może bądźmy bardziej koncylialni i jesteśmy gospodarzami tutaj Rady Miejskiej i zachowujmy się tak, jak przystało na Radę Miejską, na gospodarzy. Jeżeli ktoś z publiczności zabiera głos, to proszę go nie dezawuować, bo ja to właśnie w ten sposób odebrałam. To jest moja prywatna opinia, mam prawo, żeby ją wypowiedzieć i właśnie to zrobiłam. Przykro tego słuchać. Pan radny Zieliński, tak? Później pan radny Drzewiecki i pan radny Szukiełowicz. Sławek, mój drogu serdeczny z Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji. Nie chciałbym, żebyś to moją propozycję, którą mówię, żebyśmy się lepiej, żebyśmy się spotykali na komisji na przykład budżetu, traktował jako chęć tutaj odebranie ci głosu. Tak się nie rozumiemy. My jako ludzie praktyczni wiemy, że na komisjach dużo więcej się wypracowuje niż na sesji. No. Pan radny Drzewiecki. Chciałem jeszcze tutaj nawiązać jakby do wypowiedzi pana radnego Zieńskiego i pani Brzezińskiej. Ja uważam, że każdy ma prawo przyjść i każdy ma prawo zapytać. Można powiedzieć, każde pytanie jest zasadne i powinien otrzymać na nie odpowiedź. A tutaj co niektórzy to skupiają się bardziej na intencjach do tych pytań niż na konkretnej odpowiedzi. Więc ja nie wiem, czy to jest przeniesienie jakichś relacji z poprzednich lat na obecne. No takie odczucie jest. Żeby się nie skupiać na intencjach, dlaczego jest pytanie, tylko jest pytanie i powinna być odpowiedź. Bo ja na przykład o wielu rzeczach nie wiem, ale jestem zainteresowany. No jest pytanie i chciałbym otrzymać tą odpowiedź konkretną, jak jest, i wtedy sobie jakieś zdanie sam potrafię wyrobić, jakąś opinię i stanowisko wtedy człowiek o wiele łatwiej zajmie.
Szanowni radni, mamy do zaopiniowania projekt uchwały, a nie będziemy teraz mówili o swoich odczuciach czy... Pytania były, udzieliłem odpowiedzi. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale ta dyskusja w złym kierunku całkowicie idzie. Także myślę, że tą dyskusję ucinamy, już nie będziemy tutaj dewagować na ten temat. I ktoś ma jakieś pytania jeszcze odnośnie uchwały budżetowej? Ja tylko jeśli swoją wypowiedzią uraziłem kogoś, bądź uniosłem, nie wiem, coś się źle wypowiedziałem, to ja przepraszam, jeśli tak zostało to odebrane. Ktoś ma jakieś pytania do uchwały budżetowej? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o przedstawienie opinii i odczytanie uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na rok 2015, numer druku 11/3a/15. Opinie Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Rewizyjnej pozytywna. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Zmiany uchwały, podpunkt 4. Zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, numer druku 11/4/15. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały. Drodzy radni, ponieważ wyznaczenie inkasentów należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego gminę, zasadnym jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Kożuchowie. Mamy nowych sądysów, inkasentów. Proszę o przegłosowanie uchwały. Czy są jakieś pytania, wątpliwości? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o odczytanie opinii, odczytanie uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru opłat za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Rewizyjnej pozytywna. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, podpunktu 5. Jest to uchwała w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla powiatu nowosolskiego obszaru funkcjonalnego, numer druku 11/5/15. Proszę. Drodzy Państwo, tak jak wspominałem na początku, wprowadzając tą uchwałę na porządku obrad, podjęcie takiej uchwały jest niezbędne, żebyśmy mogli pozyskiwać środki z programów operacyjnych w ramach NOF-u i nie tylko. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o czytanie opinii, o czytanie uchwały. Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla nowosolskiego obszaru funkcjonalnego. Numer druku 11/5/15. Opinia Komisji Wsi i Rolnictwa, Komisja Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Rewizyjnej, przepraszam, Komisji Gospodarki i Budżetu pozytywna. Komisja Rewizyjna nie opiniowała. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Wstrzymująco, tak? To bardzo prosimy troszkę szybciej. Pan przewodniczący za szybko. Ja już. Rozumiem, że nie ten. Przechodzimy teraz do kolejnego podpunktu. 6. Uchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej w organizacji, numer druku 6/6/15. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały. Drodzy Państwo, uchwała, która wzbudza najwięcej kontrowersji. Przy okazji chciałem przeprosić serdecznie Komisję Rewizyjną, którą wprowadziłem w błąd. Byłem przekonany, że miesiąc temu na każdej komisji została uchwała przedyskutowana.
pani kierownik biura rady mnie poinformowała, że tak nie było, ale to już było po fakcie, po komisji. Inne komisje przedyskutowały tę uchwałę, przegłosowały. Stanowisko związków zawodowych państwo znają. Decyzja należy do państwa. Jakieś pytania jeszcze do tej uchwały? Pan radny, bardzo proszę. Jest z nami obecna nasza pani radca prawny, więc może by wyjaśniła nam te uwagi i opis, który jest na uchwale, że ma uwagi formalne. Tak? Bo nie było pani na komisjach, też dyskutowaliśmy. Myślę, dobrze, przede wszystkim zacznę od tego, tak wiem, że prośba państwa jest taka, że w przypadku, kiedy są uwagi jakieś z mojej strony, chcecie państwo opinię do tego pisemną, tak? Nie ma problemu, taka opinia będzie, do tej pory nie było takiej konieczności. Też chciałam powiedzieć, że w przypadku, jeżeli macie państwo jakieś wątpliwości, zawsze możecie każdy z państwa do mnie przyjść i ja państwu po prostu wyjaśnię, tak? O co chodzi i w czym jest problem. Jeżeli chodzi o moją adnotację, ustawa wymaga, aby taka uchwała była podjęta w szczególnie uzasadnionych przypadkach. I tutaj ustawa wprost nie wskazuje, co znaczy szczególnie uzasadniony przypadek. Na pewno jednak nie może być to, nie wiem, zmiana koncepcji, tak, że ktoś się nagle rozmyślił, że nagle nie ma być instytucji. Orzecznictwo mówi wprost, że to muszą być sytuacje wyjątkowe i nadzwyczajne, które uniemożliwiają dalsze funkcjonowanie instytucji kultury. Ja szczerze mówiąc, czytając to uzasadnienie, takich sytuacji nie widzę. Być może one są, ja o nich nie wiem, tak? Należałoby, ja nie wymienię państwu sytuacji, jakie to mogą być, bo po prostu przepisy o tym nie mówią. Należałoby każdą sytuację, która jest, po prostu przeanalizować i zastanowić się, czy to jest taka sytuacja, która uniemożliwia dalsze funkcjonowanie. Jeżeli zaś chodzi o kwestie o podłożu ekonomicznym, one mogą być jakby współprzyczyną, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy po tej uchwale intencyjnej, którą mamy dzisiaj podjąć, nie zbierzemy środków dalszych. Nie możemy sobie zlikwidować instytucji nagle dzisiaj, tak, bo nie mamy pieniędzy. Musimy próbować zrobić wszystko, żeby tą instytucję utrzymać. Dla mnie, jak czytałam uzasadnienie, nie masz takiego szczególnie ocennego przypadku, ja go przynajmniej nie potrafię znaleźć. Tak? Dla mnie wychodzi na to, że po prostu nie zostało, tak naprawdę nie zostały podjęte żadne działania, nie ma pieniędzy, wobec tego likwidujemy. No i takie jest moje stanowisko. Jeżeli są jakieś pytania, to odpowiem oczywiście. Pan radny Szykowicz, później pan radny Drzewiecki. Proszę panią, my jako radni, część radnych, przepraszam, bo nie wszyscy, przygotowaliśmy takie, z panem sekretarzem też tutaj, jakby to nazwać, informację, tak, na bazie której, jakby tutaj, co my widzieliśmy, to jakby było też dla pani takie forma uzasadnienia nasza, dlaczego, tak, żeby pani mogła na tym stworzyć konkretne uzasadnienie. Ja nie jestem radcą prawnym, nie jestem prawnikiem, ani tu pan przewodniczący, któryś inny radny, tak? Momencik. I myśmy stworzyli to, co pani tutaj wtedy od nas dostała. To było trochę szersze. Jest to uszczuplone, ale są zawarte w tym wszystkie te elementy, które państwo mają. I nie jest tu jakby głównym tylko i wyłącznie jest zaznaczeniem finanse. To jest dopiero na końcu. Bo raz, że nie mamy tych środków, nie mamy obiektu, gdzie było wskazanie Zielonogórska na GS-ie. Nie ma takiego czegoś, bo trzeba wyłożyć kilka milionów na to, żeby dostosować przykładowo. To jest, jakieś te argumenty też są. Przede wszystkim jako gmina, no później gdzieś tam może w innym pomieszczeniu. Gmina jakby do tego, podejmując wcześniej taką uchwałę, nie była w 100% przygotowana do tego. Korzuchowskiemu Ośrodku Kultury zabrała 80 tysięcy. Na tym teraz ośrodek cierpi. To uważam, że jak i część radnych, że nie stać było na to nas i nie stać obecnie też, aby utrzymywać taką jednostkę, która jest w organizacji. Nie ma nic, nie ma obiektów, nie ma kapitału, nie ma nic. Nic kompletnie. To ja odpowiem. Proszę państwa, pan mówi, że napisaliście państwo powody, ja na podstawie tego miałam coś stworzyć. Ja mogę się opierać tylko na stanie faktycznym, na tym, co ja nie mogę sobie wymyślić powodu i go podać w uchwale, tak? No nie można mi takich rzeczy robić. No pan mi to insynuuje, no to kompletnie.
Ja te powody, ja się z tym zapoznałam, taka jest moja ocena, natomiast ja nie twierdzę, że jak to pójdzie do nadzoru wojewody, to nie zostanie być może uchylone, bo być może ta uchwała przejdzie, nie będzie problemu, tak, ale mam wątpliwość, ja muszę państwu lojalnie o tej wątpliwości powiedzieć, ja nie mogę wszystkiego podpisać, powiedzieć dobrze, dobrze, podejmujcie sobie państwo, tak, ja muszę państwu powiedzieć, że zgodnie z prawem jest tutaj wątpliwość i chcę, żebyście państwo podejmując uchwały mieli taką wiedzę, ja muszę państwu powiedzieć, że są wątpliwości, tak. Wydaje mi się, że to jest uczciwe działanie i zawsze staram się taką uczciwością kierować, żebyście państwo wiedzieli, nad czym państwo po prostu głosujecie. To jest jedna rzecz. Ja rozumiem te powody, które pan mi wskazał, natomiast no, to, że gmina nie dała pieniędzy, już nie przewidziano, to przecież nie jest moja wina, tak? Ja nie biorę udziału w podejmowaniu decyzji. Ja tylko doradzam i tylko opiniuję tego typu rzeczy. Także no, takie jest moje zdanie. Nie twierdzę, że ta uchwała będzie uchylona. Być może się uda. Być może ona przejdzie przez nadzór wojewody bez problemu. Także miejmy nadzieję. Zrobiliśmy formalnie wszystko, co mogliśmy, tak? Zaopiniowaliśmy, żeby była opinia związków zawodowych, żeby formalnie nikt nam nie mógł niczego zarzucić. No powody są, jakie są. Powody będą ocenione przez nadzór wojewody i miejmy wszyscy nadzieję, że po prostu nadzór wojewody oceni je pozytywnie. Ja mam wątpliwość i uczciwie postępując w stosunku do państwa, lojalnie, po prostu chciałam państwa poinformować, żebyście państwo wiedzieli, że taka wątpliwość istnieje, tak? Pan radny Drzewiecki. Czyli z tego, co pani tutaj powiedziała, taki wniosek jest, że te argumenty jakby przedstawione, one nie stanowią istotnej przyczyny do na razie ogłoszenia jakby zamiaru o przyczynach likwidacji, tak? Tutaj nie ma. Znaczy, one budzą moje wątpliwości, powiem państwu, tak? Mam nadzieję, bo ustawa mówi szczególnie uzasadnione przypadki. No i pytam się, co to są szczególnie uzasadnione przypadki, to jest kwestia ocenna wojewody. Jeden powie, że tak, to jest szczególnie uzasadniony przypadek, zmiana koncepcji, ale jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zresztą pani radna chyba też dostała od pana sekretarza i mówi się tam, to musi być naprawdę coś istotnego i ważnego, tak? Coś niemożliwego do przewidzenia, coś nadzwyczajnego. No, mam nadzieję, że po prostu wojewoda oceni te przypadki pozytywnie i wszystko będzie dobrze, tak? I ta uchwała przejdzie bez problemu, natomiast no, wątpliwości są, tak? Drugie pytanie tutaj dotyczy to, co pani powiedziała, że z przyczyn ekonomicznych też do końca to nie jest jakby taka istotna przyczyna, bo brak tych środków na chwilę obecną, nie ma jakby terminu, kiedy te środki miałyby się pojawić. Z tego, co pani tutaj powiedziała, bo pani powiedziała, no w najbliższym możliwym czasie, no a ten najbliższy możliwy czas to może być rok, 5 lat, różnie, prawda? Zgodnie z tym orzeczeniem, na które wskazywałam, tam się mówi wprost, że dopuszczalna likwidacja jest wyłącznie w razie całkowitego braku środków finansowych, przy czym jeżeli te środki, nie uda się ich zgromadzić po podjęciu tej uchwały o zamiarze, tak? Nie zgromadzimy środków, to może być to wtedy współprzyczyna, ale musimy podjąć tą próbę, jakby, no, no choćby formalnie, tak? Pani radna Brzezińska. Czy tak? Proszę państwa, bo w sumie tak szczerze mówiąc byłam twarzą likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej, bo o to od dłuższego czasu zabiegałam. Natomiast tutaj mam wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie zasad likwidacji instytucji kultury. To, co otrzymałam od pana sekretarza, przeczytałam sobie, tutaj nawet takie miejsca zaznaczone. Także tutaj pani ma słusznie obawy, że uzasadnienie tej uchwały no, nie jest przekonujące. Ono jest wadliwe i ja tak... Na tej podstawie sądzę, że no, po raz kolejny zostanie to odrzucone. Bo... Nie mogę, tak? No miejmy nadzieję, że nie, że po prostu nadzór wojewody uzna, że te przesłanki są wystarczające. Proszę mi wierzyć, to jest sytuacja ocenna. Nie wiem, jak oni będą akurat tą uchwałę szczegółowo analizować. Może popatrzą na to, no dobra, faktycznie nie funkcjonuje, tak? Ta instytucja nie ma pieniędzy, nie ma środków. I nie będzie problemów, ale ja na to państwu nie dam gwarancji, a ja się staram działać z znaczną starannością, powiedzieć państwu o wszystkim, żebyście mieli wiedzę w stosunku do tego, co robicie pełną, tak? Pan radny Drzewiecki, tak? Później pan radny Szykiełowicz. Znaczy, chciałem powiedzieć w ten sposób, bo ja akurat jak była opiniowana ta projekt tej uchwały, ja się wstrzymałem od głosu z tego względu, że mi się podobała ta koncepcja, która była pierwotnie przedstawiana tutaj przez pana burmistrza, że muzeum jako muzeum miało być włączone w struktury Kożuchowskiego Ośrodku Kultury i Sportu z wyłączeniem sportu. W ten sposób jednocześnie tam była też kwestia taka i rozmowa przy okazji reorganizacji jakby całej
instytucji o przeprowadzeniu konkursu na dyrektora, no tutaj troszkę inaczej to poszło, bo samoistnie to poszło w innym kierunku. Moje pytanie jest takie, jaka jest opinia tutaj pani, która obecnie pełni jakby, no nie jakby, tylko funkcję kierownika, dyrektora Kożuskiego Ośrodka Kultury i Sportu, opinia dotycząca ewentualnego włączenia muzeum struktury tutaj właśnie zamku z, można powiedzieć, z pewnym zawieszeniem na czas pozyskania jakby środków, czyli bez generowania tutaj kosztów, bo bardzo łatwo coś jest zlikwidować, jest ustalony już jest regulamin, statut i pewne jakieś zobowiązania, plany i likwidujemy. To jest łatwo, ale utrzymać to i załóżmy odłożyć w czasie gdzieś tam, bo może się środki pojawią, no nie wiem, firmy zaczną inwestować, wierzmy w to, jakieś, ale okej, ja mam prawo wyzłożyć. Czy wy, czy pan tutaj złożył taki wniosek z uzasadnieniem, ja troszkę inaczej o tym myślę, bo nie jestem do końca od razu, żeby zlikwidować, prawda? To tak jak na zasadzie zlikwidujemy szkołę, ale szkoły już później się nie otworzy, bo to jest bardzo trudne, żeby zrobić. Czy pozostawić to w strukturach, załóżmy, zamku bez generowania kosztów? Czy jest taka możliwość? W ogóle jaka jest opinia pani w tym zakresie? Dla mnie to będzie w tym momencie też jakieś do wyrobienia opinii, zdania i ewentualnego później zajęcia stanowiska, jeżeli przyjdzie już do głosowania konkretnego, jak będzie uchwała na przykład o likwidacji. Ja odpowiem tak, ponieważ jak pan doskonale wie, mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora od bardzo niedawnego czasu. I na dobrą sprawę w tej chwili moim priorytetowym zadaniem było przygotowanie Dni Kożuchowa, które mam nadzieję sprostaliśmy temu trudnemu wyzwaniu. Proszę wybaczyć, ale nie zdołałam sobie jeszcze wyrobić opinii na temat tak ważnej decyzji. Uważam, że decyzje, którą państwo podejmą, znając to środowisko, znając jego oczekiwania, będą rzeczywiście kluczowe. Ja mogę się wyrazić już na temat typowo działalności kulturalnej i tej, którą ośrodek prowadził wcześniej pod moim kierunkiem jako kierownika i tutaj mam opinię już wyrobioną. Natomiast nie czuję się, jak powiem, na siłach w tej chwili, żeby wydać opinię. Uważam, że państwo znacie problem i sytuację zdecydowanie lepiej i na pewno wasza opinia będzie w tym zakresie absolutnie kluczowa. No jak dla mnie to tutaj pani jako osoby, która stoi na stanowisku kierowniczym takiej instytucji, która no, ma także wizję rozwoju tego, co by się ma się dziać, jak to ma przebiegać, no jest także bardzo ważna, więc na chwilę obecną nie było żadnych rozmów, ewentualnie nic pani żadnej wiedzy nie posiada w zakresie takim, jakie wcześniej były koncepcje ewentualnego, no co dalej właśnie z Muzeum Ziemi Kożuchowskiej. Czy ja przepraszam bardzo, bo pan tak sugeruje, wymusza odpowiedź. Pani powiedziała, że miała pani opinii. Ja te wcześniejsze koncepcje oczywiście znam. Były one diametralnie różne od tych, które przedstawiłam tutaj we wcześniejszym okresie i które państwo również mieliście okazję poznać. Jeżeli chodzi o działalność historyczną Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, jest ona moim zdaniem rzeczywiście bardzo istotna. Natomiast, tak jak powiedziałam, kwestia powołania lub też niepowołania lub też rozwiązania tego typu instytucji na obecnym etapie uważam, że to jest decyzja państwa. Ja póki co, proszę mi wierzyć, w ciągu 14 dni ciężko byłoby wyrazić sobie opinię taką, która by nikogo w ten sposób nie skrzywdziła. Pan radny Szukiewicz, bardzo króciutko, bardzo bym prosił, tak? Bo to, ta uchwała już jest mielona, że tak powiem, brzydko przez okres dlatego chyba 4 miesięcy. Oczywiście tu króciutko, bardzo proszę. I dyskutujemy, proszę państwa, na czymś, co zostało powołane, jak państwo wiedzą, dlaczego i po co. Nie ma na to pieniążków. Jak likwidowaliśmy szkoły, to bardzo szybko poszło, dwie szkoły zostały zlikwidowane, bo miały być jeszcze oszczędności 1,5 miliona. I co? Szkoły zlikwidowane? Jedna, dzięki Bogu, że prywatnie to wzięto, Wzgórza Lakowskie, że uratowały. Drugiej nie ma. Na tym państwo powinni bolączkować. Co mamy zabierać szkołom, przedszkolom pieniądze i tworzyć na coś, czego nie ma? Nie ma kapitału, nie ma nic, nie ma żadnych zabytków. To nie jest to spokojnie, tylko bo to jest denerwujące takie coś. Dziękuję bardzo. Wypowiedź. Pan radny. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, oczywiście. Tylko proszę brać pod uwagę, na co mamy pieniądze, nie mamy, a na czego nie mamy. Bo chcemy dać na coś, czego de facto nie ma,
a zabieramy tym, którzy mają problemy finansowe. Przede wszystkim z szkoły i przedszkola i ośrodek kultury. Pan radny Drzewiecki w ramach riposty, tak? Jeszcze. Tylko to, o czym ja mówiłem, to właśnie skąd pan radny znajdzie pieniądze, proszę powiedzieć. Panie radny Zdzisławie, nie wiem, czy pan słucha w ogóle to, co ja powiedziałem. Bo słucham. Ja mam, to się, bardzo dobrze. To się cieszę. Ja wiem, że wcześniej był podkręcony ten mikrofon, to może w drugą stronę teraz. Ja powiedziałem, czy jest taka możliwość przy włączeniu bez generowania żadnych kosztów i odłożenia tego gdzieś w czasie, bo zlikwidować zawsze można, więc proszę tak populistycznie nie mówić, komu zabierzemy, żeby tutaj dać, bo ja nie mówię o żadnym dawaniu i odbieraniu komukolwiek. Żebyśmy się zrozumieli tak do końca. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, mam nadzieję, że ja na pani nie wymuszałem żadnej odpowiedzi i to jest tylko subiektywne odczucie tutaj pana przewodniczącego, bo nie miałem zamiaru tutaj, no to w tym zakresie to już pani powinna właśnie się wypowiedzieć, a nie pan przewodniczący, że coś jest wymuszane. Dziękuję. Ja nie czuję się zmuszana do czegokolwiek, to po pierwsze. Po drugie, proszę mi wierzyć, że jak gdyby teraz patrząc świadomie na zadania, które realizuje KOKiS, a są to wyzwania przeogromne, mogę tylko przyznać rację radnemu Szukiełowiczowi, że rzeczywiście z mojego punktu widzenia będziemy musieli mocno poszukać środków, żeby tym wyzwaniom sprostać. Ale to już inny temat. Może tak, że już utniemy tą dyskusję, bo aż czy pan radny Szczerbinek nie zabiera głosu? Tak, ale króciutko, panie Szukiełowicz. Do pana tutaj akurat nie radnego Drzewieckiego. Pan powiedział, że nie zabieraliśmy, że pieniążków nie było nikomu zabierane. Zabrano 80 tysięcy w tamtym roku. 80 tysięcy Kozłowskiemu Ośrodku Kultury zabrano po to, żeby stworzyć na etat dyrektora i tylko i wyłącznie. Zabrano. Także proszę nie mówić, że nie zabrano komuś, bo zabrano. I teraz to bolączkuję. Dziękuję. Nie mówiłem w czasie przeszłym, tylko przyszłym. Ja mówiłem o możliwościach tego, co miałoby być robione. Ja się nie odnosiłem do tego, że były jakieś środki przeznaczone. Mówiłem o czym innym. Pan radny Jelinek. Jeżeli mogę, bo pan Szukiewicz wywołał temat szkół i oszczędności 1,5 miliona, to ja można zadać pytanie, jak zlikwidujemy dzisiaj muzeum, to je mam oszczędności. 15 tysięcy? Tak jest w budżecie dzisiaj, tak? 15. Nie ma nawet nie ma ich. No nawet tych nie ma 15, tak? Czyli inicjatywa mówienia o tym, że zlikwidujemy muzeum, dzisiaj mamy jakieś oszczędności, to troszkę się panie radny mija z tym, tak? Mało tego, koncepcja jest taka, żeby to nic nie kosztowało, jest to 15 tysięcy, ale z drugiej ja mam inny temat, panie radny. Ja byłem przeciwko powołaniu muzeum, ale to muzeum powstało i dzisiaj mam zagłosować za tym, że wyrzucę te 80 tysięcy, bo nawet 80 tysięcy przez sobie błoto. Mam zagłosować za to, że 80 tysięcy sobie wydaliśmy i nikt za to jakby nie weźmie odpowiedzialności, po prostu przejdziemy sobie, było 80 tysięcy, połóżmy to 80. Ja uważam, że to jest dla wielu radnych, panie radny, też dylemat nad tym, jak zagłosować. To nie jest taka prosta decyzja, tak? Żeby albo w tą stronę. Uważam, że to, co pan radny Drzewiecki robił w zasadzie, żeby się jeszcze zastanowić, ewentualnie być może to zostało, ale nie generowało kosztów, w mojej ocenie jest też dobrym rozwiązaniem, panie radny. Co nas będzie to kosztowało, tak? Uchwałę możemy w każdym momencie, więc... Panie radny, będzie funkcjonowało to, że coś będzie wisiało w powietrzu. Panie Szykiełowicz, bardzo proszę, troszkę spokój. Czy ja odpowiem, panie radny? Niech pan powie mi, na co te pieniądze poszły. Niech pan da mi namacalny dowód, oprócz pensji dyrektora. Na co? Proszę mi pan powiedzieć, na co? Mam jakąś wystawa była robiona? Pan mówi, że te pieniądze zostały, żebyśmy ich nie marnowali, które zostały wydane. One zostały zmarnowane, bo to była tylko pensja. Na co pan wydał jeszcze pieniądze? Na nie wiem, drukarkę, na tusz? Co mamy namacalnego? To, czyli co zmarnujemy? Musimy uchronić? Niech pan powie mi jedną rzecz, panie radny. My mówimy, zawiesimy to. Niech pan zobaczy, jakie mamy zaniedbania iluletniej kadencji. Nie ma skończonych oczyszczalni przydomowych, czy tam kanalizacji w terenach wiejskich. Miasto nie jest w pełni skanalizowane. Nie ma dróg. Są milionowe złoty, tak? KOKiS się na szczęście zaczął już od niedawna rozwijać, a tam są zaniedbania takie, że głowa boli. I tu brakuje pieniędzy w Kożuchowie milionów złotych. Także to, kto byśmy zawiesili, to ja myślę, że na 100 lat przynajmniej, albo na 200 chyba, nie? Ja uważam, że Kożuchowa nie stać na muzeum i nigdy nie będzie stać. Chyba, że nagle tutaj ściągniemy firmy, nie wiem, na 1000 osób, 200, wtedy może coś będzie, tak? Nie ma pieniędzy na muzeum i nie będzie na bardzo, bardzo długo. Chyba, że pan zamiast kanalizacji w swojej miejscowości, pan mieszka w Książu, chce pan muzeum najpierw zrobić. Chyba, że pan do tego dąży, tak? Bo jestem za tym, żebyśmy najpierw zrobili co innego. Najpierw świetlicę bym wolał w Książu wybudować. 80 tysięcy byśmy mieli na projekt i na wiele rzeczy już zrobione, tak? A te pieniądze uciekły. To jest taka moja opinia. Ja kończę dyskusję. Nie będziemy temat. Były 3 miesiące rozmawiane. Kończę dyskusję na ten temat. I mam taką propozycję, żeby przejść do głosowania. Jest to uchwała o zamiarze.
żeby to głosowanie było imienne i składam wniosek do przegłosowania, żeby to głosowanie tą uchwałą było głosowane imiennie. Kto z Państwa jest za? Nad wnioskiem o głosowanie imienne. Tak, zamknąłem dyskusję, panie przewodniczący, na temat tego. Dyskutujemy na ten temat 3 miesiące już. Na ten temat. Trzy miesiące. Ale ta atmosfera, w jakiej będziemy podejmować, panie przewodniczący, decyzję, nie podoba mi się. Ona wywołuje dużo emocji i jest mi przykro, że też częściowo czuję się za to odpowiedzialna. Nie będę głosowała w takiej atmosferze. Nie będę głosowała, obniżam ton, bo tutaj pan Szukiełowicz cały czas wykrzykuje. Nie będę głosowała w takiej atmosferze. Ona wywołuje tyle emocji. Ja nie wiem, czym jest. Ja w tym momencie nie jestem gotowa. Zawsze byłam za tym, żeby zlikwidować Muzeum Ziemi Kożuchowskiej. Ale nie krzyczmy na siebie, nie ubliżajmy sobie, wywołujmy takiej atmosfery tutaj, bo to się robi coś bardzo niezdrowego. Ja dzisiaj głosu w tej sprawie nie podejmę. Ani na tak, ani na nie, ani się nie wstrzymuję. Nie jestem gotowa po prostu. I to, co Państwo sobie tutaj mówicie, nie podoba mi się. Tyle. To jest Pani opinia, bardzo proszę. Ostatni głos, Pan Radny Drzewiecki. Kończymy dyskusję i głosujemy. Ja mam pytanie, to głosowanie imienne, bo to akurat pierwszy raz chyba bodajże teraz jest wprowadzone, to ma na celu co? Żeby zająć jakieś jedyne słuszne stanowisko i, nie wiem, wpłynąć na coś? Powiem Panu tak, bo... Jakieś uzasadnienie do tego... To ja już mówię Panu. Od 3 miesięcy ten temat wałkujemy i w pierwszym głosowaniu, bodajże w styczniu, była to decyzja prawie że jednogłośna, bez jednej osoby, za tą uchwałą i czy za wnioskiem, tak? Który złożył pan radny Tomasz Jakubczak. Tam bodajże się jedna osoba wstrzymała, jednogłośnie było. Do dnia dzisiejszego mamy już tyle różnych opinii, każdy ciągnie na swoją stronę, każdy próbuje tłumaczyć, dzisiaj tak, jutro inaczej i przy 3 miesiące rozmawiamy. Podejmijmy męską decyzję, jakie mamy stanowisko w tej sprawie, przegłosujemy i temat będzie zamknięty, a nie będziemy ciągle wracać. Dzisiaj mówimy tak, mówię, było głosowanie, był wniosek bodajże w styczniu radnego Tomasza Jakubczaka o przygotowanie uchwały odnośnie likwidacji. Tam nie wiem, było chyba, na pewno 14 za było, nie wiem czy jedna osoba się nie wstrzymała, było 15 za. Do dzisiaj mamy tyle opinii, że już sam nie wiem, kto jutro czy jej nie zmieni, nie? Nie wiem dlaczego taka chwiejność jest co tydzień w innej opinii, tak? Co chwilę mam inną opinię co wracamy sesję o tym mówimy cały czas. Ja myślę, temat zamkniemy tu dzisiaj, głosowanie imienne, ja tak proponuję. Chyba, że chcecie nie, to wasza decyzja, tak? To jest decyzja radnych. Taka jest moja opinia, panie radny. Jeszcze tylko jeden głos, drodzy Państwo. No przecież przeszło przez komisję, chyba pozytywnie zaopiniowały i znowu wałkujecie to samo. No. Mówię, no, tak to pan burmistrz mówi. Podejmijcie decyzję, tak, nie i sprawa będzie załatwiona, a znowu będziemy dyskutować 3 godziny albo 4 na tym samym, co już dyskutowaliśmy od X czasu. Niedawno pan radny też zarzucał, że po opiniach komisji już teraz wyszło, w trakcie sesji co innego było, a w tej chwili mamy to samo, tak? Komisje są pozytywne wszystkie, na komisji, już... opiniując na komisji, wstrzymałem się od głosu i teraz no, powiedziałem, zająłem stanowisko, dlaczego się wstrzymałem, powiedziałem, no a z tego dyskusja się wywołała. Dlatego ta dyskusja trzeba, miał prawo się dlatego tą dyskusję chcę uciąć i przejść do głosowania. Z racji tego. Także moja propozycja jest głosowanie imienne, jeszcze raz składam wniosek. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, wyjaśnię później, jak to będzie przeprowadzone, kto z Państwa jest za, żeby było głosowanie imienne na temat tej uchwały. Ile jest osób? Masz? Kto jest przeciw? 4 przeciw. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Jeszcze raz, ile jest za, bo nie policzone. 7 za, przeciw. 3. Kto się wstrzymał? To 4 przeciw. Kto się wstrzymał? To 2 osoby. Czyli głosujemy imiennie. I myślę, że po kolei tutaj od lewej strony ja będę czytał imię, nazwisko radnego i on powie radny, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał, tak? Albo z listą obecności, tak? Przewodniczący. Głosował... Z tym, że tu jest większość radnych, którzy biorą. Spotykałem się pierwszy raz z takim trybem głosowania imiennego, to proszę mi przedstawić w oparciu o statut, jak to głosowanie imienne ma być przeprowadzone. Czy według paragrafu 35 głosowanie imienne zarządza przewodniczący rady na zgłoszony i przyjęty w wyniku głosowania wniosek radnego.
Przewodniczący Rady ustala tryb i sposób przeprowadzania głosowania imiennego. Jeszcze paragraf 36, punkt 1. Głosowanie jawne i imienne przeprowadza przewodniczący Rady przy pomocy wiceprzewodniczących Rad. Mówię, według kolejności listy obecności przegłosujemy imiennie, będę czytał nazwiska i każdy z radnego niech powie, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał. Jako pierwszy na liście obecności pani radna Barbara Brzezińska. Czy pani... To mówię, wypowiadamy się też, czym za, czy przeciw, tak? To my wypowiadamy się na temat. Się pytam, kto jest za, kto przeciw i pan radny, pani z radnych się mówi, czym za, czy przeciw, czy się wstrzymał. I po kolei. Proszę? Nie uczestniczyłam w wyborze sposobu głosowania. To jeszcze pani nie głosuje, tak? Rozumiem. Pani nie głosuje, tak? Powiedziałam, że nie w takiej atmosferze przy tych inwektywach jest... Nie, tak sobie tego nie wyobrażam. Państwo radni. Pani nie głosuje, tak? Panie przewodniczący, jeśli mogę. Państwo radni, sami z siebie czasami robicie, nie powiem kogo. Miesiąc temu pani krzyczała na mnie, że nie ma uchwały o zamiarze likwidacji muzeum. A dzisiaj pani z premedytacją nie bierze udziału w głosowaniu. To mogła pani chociaż wyjść na ten czas. Głosujecie teraz nad uchwałą i pani siedzi i mówi, że nie głosuje. Uchwała, o której mówimy 3 miesiące, którą pani sama na gminie naciskała, żeby ona weszła w końcu, a pani mówi dzisiaj, że pani nie wie, o co chodzi. Proszę państwa, ja już nie rozumiem, nie, naprawdę. Pani proszę nie państwa, nie podoba mi się to, w jakiej atmosferze to się dzisiaj odbywa. Tutaj te inwektywy pana Szukiełowicza, krzyki, wymachiwanie. To jest pani zdanie dyskusji, ja nie pozwolę na dyskusję, jest głosowanie teraz, pani nie głosuje. Ja przepraszam bardzo, przechodzimy. Druga osoba, panie radny, ja nie udzieliłem panu głosu, głosujemy w tej chwili, proszę nie zakłócać porządku prac Rady Miejskiej. A mogę zgłosić wniosek formalny? Ale panie Niezgodzki, nie da się krzykiem tutaj Osoba druga, pan radny Drzewiecki Ireneusz. Czy pan jest za, przeciw, czy pan się wstrzymał? Wstrzymuję się. Wstrzymuje się. Osoba trzecia, pani radna Dorota Grzelak. Wstrzymuje się, za, czy przeciw? Przeciwko. Przeciwko. Radny Jakubczak Tomasz. Jestem za. Pan radny Jelinek Marcin. Jestem przeciw. Pan radny Jacek Niezgocki. Jestem za. Nie. A jeszcze nie czytałem pana, pan radny Andrzej Marek. Jestem za. Pan radny Nowocień Andrzej. Jestem przeciw. Pani radna Halina Perdian. Pan radny Pikulski Adrian. Jestem za. Pan radny Skierczyński Piotr. Jestem za. Pan radny Szukiełowicz Dzisław. Jestem za likwidacją. Pan radny Wajman Grzegorz. Jestem przeciw. Pan radny Walczak Tomasz. Jestem przeciw. I pan radny Henryk Zieliński. Jestem przeciw. Uchwała, za było 7 osób, 6 przeciw, 1 wstrzymująca, 1 nie głosowała. Dziękuję bardzo, czyli uchwała przeszła. I przechodzimy teraz do kolejnej uchwały. Jest to uchwała, podpunkt 7, uchwała w sprawie podziału sołectwa Lasocin z przysługiem Bielice. Przepraszam bardzo, już właśnie, uwaga. Odczytanie uchwały. Racji uwag formalnych, uchwała była przedstawiana, ja mówiłem, odnośnie czego głosujemy, tak? Pani mecenas, pytanko mam tutaj, niech pan Henryk wyjaśni, tak? Bo nie wyjaśnię, ja chciałem zgłosić. W trybie głosowania wiadomo, żadnych głosów nie przychodzą, ale w tym momencie chciałbym prosić o przerwę. Czyli myślę, że przegłosujemy jeszcze tą jedną uchwałę i zrobimy wtedy 5 minut przerwy.
To podpunkt siódmy. Panie przewodniczący, ile osób uczestniczyło w głosowaniu? Głosowanie wszyscy, tylko pani nie głosowała, czyli 14 osób było głosowało, a pani nie głosowała. Czyli radnych na sali było wszyscy, 15 osób. Podpunkt siódmy, uchwała numer 11 przez 7 przez 15 w sprawie podziału sołectwa Lasoci z Przyłkiem Bylice. Bardzo proszę o czytanie uchwały, przedstawienie. Drodzy radni, mieszkańcy miejscowości Bylice złożyli wniosek o wyodrębnienie z dotychczasowego sołectwa Lasocin z Przysiłkiem Bylice nowego sołectwa obejmującego miejscowość Bylice. Niemniejszy akt prawny podlegał konsultacji. Czy można prosić o ciszę? Z mieszkańcami miejscowości Bylice i Lasocin. W związku z tym zasadnym jest rozpatrzenie wniosek mieszkańców i podjąć stosowną uchwałę. Właściwym organem do podjęcia uchwały jest Rada Miejska w Kożuchowie. Podjęcie uchwały spowoduje zwiększenie wydatków z budżetu gminy Kożuchów w ramach Funduszu Sołeckiego w następnych latach. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o czytanie uchwały. Nie, Bylice nie dostaną nic z funduszu. Od nowego sezonu. Od nowego, dobrze. Są jakieś pytania jeszcze? To bardzo proszę o czytanie uchwały i opinii. Uchwała w sprawie podziału sołectwa Lasocin z Przysiłkiem Bylice, numer druku 11/7/15. Komisja Wsi i Rolnictwa, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Gospodarki i Budżetu i Komisja Rewizyjna nie opiniowała tej uchwały. Przechodzimy teraz do trybu głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 1, 13 za, 1 wstrzymał. Przechodzimy teraz do punktu siódmego. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr 10. Czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, to przejdziemy do głosowania. Kto z państwa za jest przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej nr 10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. I przechodzimy do punktu ósmego. Sprawy różne. Bardzo proszę o zabranie głosu. Kto z państwa ma jakieś pytanie, wątpliwości? Jeśli nie ma żadnych, to... Nie, to się pytam właśnie, a nikt ręki nie podnosi. Pan... Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowne panie, panowie. Z góry przepraszam, że zabieram głos, ale 27 maja minęła taka słynna uroczystość, święto samorządu terytorialnego. Było to 25-lecie pierwszych wolnych wyborów do samorządu. Wspomnieniowo miałem taką przyjemność życiową, że brałem również udział w tych pierwszych wyborach. Wybory były ciekawe, trudne. I mogę powiedzieć tak, dygresyjnie, były jeszcze bardziej burzliwe niż to, co było dzisiaj. Mogę państwu taką historyjkę przytoczyć, że dzień przed wyborami burmistrza, znaczy dwa dni przed wyborami burmistrza był ustalony burmistrz. Jak wszyscy państwo wiedzą, z Komitetu Obywatelskiego było 21 radnych i 3 radnych było niezależnych. I na sesji zgłoszono 2 kandydatury. I zaczął się, nie to, że jakiś tam cyrk, ale zaczęły się wzajemne oskarżenia jednych i drugich. I dlaczego to wspominam? Chciałbym, ażeby państwo tworzyli jedność. Ażeby państwo nie tworzyli tej jedności na zasadzie poklasku, że wszyscy jesteśmy zgodni. Niech państwo dyskutują, prowadzą bardzo ożywcze dyskusje, bo one są wskazane. Każdy z nas, każdy z was ma prawo do poglądu.
Szczególnie namawiam na dyskusję na komisjach. To jest niezmiernie ważne. Natomiast życzyłbym Państwu, ażeby tworzyli Państwo taką grupę, która ciągnie ten kożuch. W sumie ten biedny kożuch. Bo to jest w spadku dostali Państwo na czele z panem Pawłem Jagaskiem te 23 miliony zadłużenia. To są naprawdę trudne wybory. I życzę Państwu, ażeby wybory były trafne. Ażeby ten każdy grosz, który Państwo dzielą, dzieli na zasadzie tak, jak Państwo zapracowali swoje osobiste pieniądze. Bo budżet to jest nic innego jak ten budżet rodzinny. Tworzymy go wszyscy, Państwo decydują o jego podziale. I stąd składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego, udanej tej kadencji, kadencji następnych i może jeszcze następnych. I godnie reprezentujcie nas, mieszkańców. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pan radny Zieliński, bardzo proszę, później radny Brzyński. Panie burmistrze, hasło krótkie. Katon starszy, proszę pana, jest pozycja, dział 700, paragraf 4480, podatek od nieruchomości 50 tysięcy. Przyjąłem, wykonam. Pani radna Brzezińska. W zasadzie po tym, co powiedział pan Kazimierz, wypadałoby nie zabierać głosu. Powiedział pan bardzo ładnie, pięknie na temat samorządu. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję. Jestem panu za to wdzięczna. Ale niestety tutaj już po zakończeniu obrad nad poprzednim punktem dość ostro rozmawiałam z panem burmistrzem i muszę powiedzieć jedną rzecz. To będzie takie moje bardzo krótkie oświadczenie. To, że nie wzięłam udziału w głosowaniu, nie oznacza w żadnym wypadku, że jestem przeciwko likwidacji Muzeum Ziemi Kożuchowskiej. Natomiast chcę mieć pewien komfort podejmowania decyzji, nie w krzyku, tutaj waleniu o stół, przerzucaniu się inwektywami, nie w takich okolicznościach. Chciałam, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, czy to uzasadnienie do podejmowanej uchwały jest wystarczające do tego, żeby ona zyskała akceptację tego organu, który będzie podejmował ostateczną decyzję, żeby nie było tak, że kolejna uchwała, która wychodzi z naszej Rady Miejskiej, jest odrzucana. To jest w naszym wspólnym interesie, żeby nie było tak, że produkujemy jakieś nieważne, błędne uchwały, które są potem uchylane. Chciałam mieć na to jeszcze jakiś wpływ. Stało się, jak się stało i szkoda, że w takich okolicznościach, w takiej atmosferze kończą się obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. A pana opinia, panie burmistrzu, na mój temat jest opinią krzywdzącą i nieprawdziwą i ja się z nią po prostu nie zgadzam. Jesteśmy tacy, że mówimy sobie prawdę prosto w oczy. Ja to cenię, że pan ma taką odwagę i daje sobie prawo do wypowiadania również swoich osobistych opinii. Jestem osobą niezależną, niezwiązaną z żadnym układem, a powiem państwu, że to jest luksus, jeżeli nie musimy tutaj kierować się jakimiś względami partyjnymi. Dziękuję bardzo. Kto chciałby zabrać głos jeszcze? Pan radny Kupczyk, bardzo proszę. Pani radna Brzezińska, z jakiego ugrupowania pani startowała? Z ramienia jakiego ugrupowania pani startowała? Proszę odpowiadam. Poproszono mnie, żebym wystartowała z Polskiego Stronnictwa Ludowego i zaznaczyłam, że do Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zamierzam się zapisywać. To zostało przyjęte do wiadomości. Miałam już propozycję, żebym się zapisała. Nie skorzystałam z takiej oferty i to jest moja pełna odpowiedź, panie wiceprzewodniczący, członku Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgadza się, jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak. Startowałem z jego ugrupowania i zapisałem się do tej. Ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Pan radny Szykiełowicz. Jeśli mogę, zaczęli państwo, to niestety, jak i niektórzy radni, też startowali jako niezależni z żadnej partii. I też podejmuję decyzję sam, zgodnie ze swoim sumieniem i przede wszystkim dla dobra miasta, gminy i jego mieszkańców. I dla mnie liczy się to, co pan sekretarz powiedział, każdy rozważnie podejmowanie decyzji i liczenie środków finansowych. Czy nasz pewne rzeczy nas stać,
czy nas nie stać. Trzeba patrzeć na to tak, jak we własnym domu budżetowym. Jeśli nie stać, nie kupuje czegoś. I każdy jeden grosik. I nie ma takiej formy jakby rozrzutności. Czy mi się to podoba, czy nie? Bo ja to, bo mi się podoba, to ja sobie kupię. Mimo nawet, że to będę później stratna. Nie ma takiego czegoś tutaj. Uważam, nie powinno być. Trzeba to liczyć, każdy jeden grosik. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Jeśli nie ma, to zamykamy sesję Rady Miejskiej w Kurzuchowie. Dziękuję bardzo.